Przedsiębiorczy, laureaci szóstej olimpiady przedsiębiorczości.
Cieszę się niezmiernie na to zaproszenie z kilku powodów. Pierwszy to jest taki, że oto realizuje się zasada takiego partnerstwa edukacyjnego, czyli innowacyjnego partnerstwa w edukacji, gdzie wypełniamy tę przestrzeń nie do końca zagospodarowaną wcześniej, czyli na stykach różnych poziomów kształcenia. Czyli pomiędzy tutaj kształceniem szczebla ponadgimnazjalnego i szczebla wyższego. Zatem jeszcze raz podkreślę, ogromnie się cieszę, że edukacja XXI wieku to nie tylko wiedza, umiejętności, ale te postawy, postawy przedsiębiorcze. Cóż mogę jeszcze życzyć? Życzę chyba wszystkim gospodarzom miast, a właściwie organom radzących, żeby może nie pozwolili do końca uciekać tym najzdolniejszym do owych ośrodków, najważniejszych w Polsce i za granicą, ale umieli ich zatrzymać w małej ojczyźnie, tam, aby byli tymi liderami, może klastr przedsiębiorczości, parków przemysłowych, parków technologicznych. No, byli tymi, którzy tą aktywność społeczną będą budzić. No, jak Kania Czczu, potrzeba nam liderów w różnych obszarach, szczególnie w małych ojczyznach. Przyznajcie się do tego, że jesteście skazani na sukces i to sukces jest związany z pracowitością i determinacją. I to jest fantastyczne. Gratuluję wszystkim, którzy do tego sukcesu młodych ludzi się przyczynili. Warunki do prowadzenia biznesu w ramach poszczególnych elementów łańcucha wartości
konkretnym firmom i to się przekłada na to, na inny model konkurencji, na inny model również innowacyjności firm. To będzie prawdopodobnie się potęgowało, to zobaczymy w jakim stopniu i jak szybko. Natomiast to jest jedyne sensowne wytłumaczenie tego, co się dzieje i dlaczego firmy zajmują się tym, czym się zajmują. Będziecie mogli zrobić coś dobrego dla Polski. Ja jestem osobiście niesłychanie dumna z tego, że to, co tutaj widzimy, to jest właśnie taki łańcuch współpracy. Każdy z nas jest tym, pani minister była to partnerstwem dla edukacji i to wielka przyjemność, że możemy tutaj być. A myślę, że jak patrzymy na Was, to jest najlepsza z możliwych inwestycji, jakie mogliśmy sobie zorganizować i to pewnie też świetne wykłady, które nas słyszeliśmy. Gratuluję, wszystkiego dobrego. Życzę spotykania takich właśnie rodziców.
Bardzo proszę panią profesor Marię Romanowską, przewodniczącą Komitetu Naukowego, o przedstawienie hasła 7. edycji olimpiady. Szanowni Państwo, skoro jestem przy głosie, to najpierw chciałam pogratulować wszystkim laureatom i opiekunom, dyrektorom szkół. Z niektórymi nauczycielami spotykałam się od pierwszej edycji olimpiady i na nich bardzo liczymy, że swoje doświadczenia w kształceniu, w uczeniu, w przygotowaniu do olimpiady zechcą wykorzystać przy 7. edycji. Tym bardziej, że temat tej edycji jest bardzo ciekawy, bardzo współczesny, bardzo ważny. To hasło olimpiady kolejnej to jest CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu. Więc CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, to jest nie tylko pewna moda, pewien może zabieg marketingowy, jak wiele osób uważa, to jest pewien dowód upowszechniający się również w Polsce wrażliwości społecznej przedsiębiorstw i przedsiębiorców i uważamy, że dobrze byłoby, gdyby rzesza naszych uczestników kolejnej olimpiady głębiej zapoznała się z tą metodą i upowszechniała ją również w gronie swoich kolegów. Dziękuję bardzo. Thank you.